Trenerze, dobry mecz w waszym wykonaniu, w ogóle runda wiosenna w waszym wykonaniu, naprawdę przyjemna dla oka, dla kibiców. No tak, no dzisiejszy mecz, ta pierwsza połowa pokazała, że jednak troszeczkę zbyt duża presja na takim młodym zespole ciąży, żeby z przeciwnikiem takim jak Czarni Sosnowiec, kiedy oni grają u mistrza Polski, jest telewizja, jest tylu kibiców, no ciężko nam się grało w tej pierwszej połowie. Ta druga była zdecydowanie lepsza, strzelona bramka, też dużo sytuacji, wchodziliśmy w pole karne, z tego jesteśmy zadowoleni. No ta druga runda wiosenna może troszeczkę gorsza w naszym wykonaniu, ale pierwsza jesień, no jesteśmy naprawdę zadowoleni z gry dziewczyn, z ich zaangażowania. Nie mogę o to nie zapytać, ponieważ znam historię Karoliny i Waśko. Według mnie puka do bram reprezentacji. Może niekoniecznie do pierwszego składu, ale na pewno na ławkę jako opcja dla trener Patalon. Jak trener to widzi? Znaczy się tak, no ja cieszę się bardzo, że Karola jest zdrowa, bo wiemy też, że miała wcześniej problemy z kontuzjami, teraz też tutaj uraz stawu skokowego w meczu z Łodzią, jest zdrowa, bardzo ciężko pracuje, jest młodą zawodniczką i jesteśmy cały czas w kontakcie, to jest na reprezentacji, także wiemy, że mają czujne oko i patrzą na te najzdolniejsze zawodniczki, a też taką jest Karolina. No i miejmy nadzieję, że taki czas przyjdzie, że ta wysoka forma będzie na tyle dobra, że dostanie to powołanie, będziemy z tego bardzo dumni. Drugiego pytania, którego nie mogę nie zadać. Czy dorównacie sekcji męskiej w przyszłym sezonie? Na pewno będziemy chcieli się rozwijać. No, ten projekt ma być budowany długofalowo. Nie szukamy tutaj jakiegoś takiego skoku na kasę, że tak powiem. Chcemy, żeby te nasze zawodniczki młode dostawały szansę na grę, żeby się rozwijały. Myślę, że to może potrwać chwilę czasu, ale jeżeli już będzie, to naprawdę to będą to solidne podstawy do tego, żeby ten klub był silnym klubem na lata. Trzecie pytanie, muszę je zadać. Co z Kiszkis? Na razie Wiktoria jest w Anglii. Miejmy nadzieję, że... Aniu, jesteście naprawdę objawieniem rundy wiosennej. Gracie bardzo przyzwoicie w piłkę. No, dzisiaj się nie udało. Jak widziałaś dzisiejszy mecz i w ogóle waszą rundę wiosenną? Myślę, że trudno była dla nas pierwsza połowa, szczególnie początek meczu. Gdybyśmy zagrały w pierwszej połowie, tak jak w drugiej, na takim większym luzie, to myślę, że moglibyśmy sprawić niespodziankę, mimo tego, że Sosnowiec był naprawdę bardzo dobrze dysponowany dzisiaj. Powiedz mi, bo projekt Śląsk, wszyscy nim żyjemy, macie już jakieś plany na przyszły sezon? Bo wiadomo, no, dla was ten sezon już jest praktycznie skończony, tak? Ale czy macie już plany na przyszły sezon? Czy będziecie walczyć, nie wiem, o medale? Nie, myślę, że nie będziemy robić sobie żadnych założeń na ten moment. Zobaczymy, jak się ułożą przygotowania, jak wejdziemy w nowy sezon i wtedy będziemy ewentualnie po prostu starać się grać jak najlepiej w każdym meczu. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję. Karolina, dobry mecz, na pewno przyzwoita druga połowa, czegoś zabrakło, ale runda wiosenna w waszym wykonaniu może zadowalać. Wydaje mi się, że tak, że jesteśmy młodym zespołem, który chce udowodnić wszystkim, że jednak wyniki za czasów AZS-u to już przeszłość i zbudowałyśmy zespół, który za 2-3 lata będzie walczył o najwyższe cele. A powiedz mi, czy swoją postawą przez przekrój całego sezonu wysyłasz jasny sygnał trenerce Patalon? Dzień dobry, nazywam się Karolina, chcę być w kadrze. Myślę, że trenerka nam nie zna z kategorii młodzieżowych, więc bramki są tylko udowodnieniem, a gra to całego zespołu zasługuje nam pochwały. Pytałem się o to trenera, pytałem się o to Ani Bocian. O co będziecie walczyć w przyszłym sezonie, bo wiadomo, że ten sezon już macie za sobą. Zawsze chce się walczyć o jak najwyższe miejsce na podium, tak? Teraz zaowocowało to, że po pierwszej rundzie byłyśmy bardzo wysoko, miałyśmy szansę na podium. Wydaje mi się, że w przyszłym sezonie może damy radę. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję bardzo. Trenerze, Lokomotywa się nie zatrzymuje, stacja Kraków, stacja Wrocław, to wszystko wygląda obiecująco. Tak, zgadzam się. Plan na dzisiejszy mecz, 3 punkty i słuchamy, co się dzieje w drugim pojedynku. Przez chwilę mogliśmy się cieszyć, ale patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Muszę zadać to pytanie. W porównaniu z meczu z Łodzią, ta gra dzisiaj wyglądała naprawdę bardzo dobrze.
Myślę, że ten mecz z Łodzią był naszym najsłabszym meczem i nie ma co porównywać do innych meczy, ponieważ tamten mecz w ogóle nie wyszedł. Już w meczu w Łęcznej, czyli na Pucharze Polski, gra była bardzo dobra i dzisiaj myślę, że takie 60-70 minut no było dobre. Znając animozje śląsko-dąbrowskie, jak to jest otworzyć szampana, mówię w przyszłości, na boisku największego rywala w Katowicach? Myślę, że to będzie rywal jak każdy inny, jak dla mnie. Oczywiście będzie to mecz derbowy, a wiemy, że derby rządzą się swoimi prawami, ale jeżeli będzie szansa wywalczenia mistrzostwa w Katowicach, to to zrobimy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Lokomotywa się nie zatrzymuje. Dzisiaj w twoim naprawdę wielkim udziale. Jak to skomentujesz dzisiejszy mecz? Cieszę się, że udało mi się strzelić te dwie bramki, ale to oczywiście dzięki też moim koleżankom z drużyny, bo sama nic bym nie zrobiła z nimi wszystko, więc cieszę się i cieszę się, że zdobyliśmy 3 punkty. No dzisiaj się nie udało zdobyć mistrzostwa, ale nie smucimy się i czekamy na mecz za tydzień. Vera, dzisiaj, w tym sezonie już wiemy, że nasza liga będzie uboższa bez ciebie. Całą redakcją życzymy ci powodzenia. Jak widzisz tą Bundesligę? No na pewno cieszę się, bo jest to krok do przodu oczywiście dla mnie. Cieszę się, że wyjadę, bo kiedyś tam na starość zawsze sobie mówiłam, że nie chcę żałować, że nie spróbowałam, więc cieszę się, że spróbuję. Jak będzie dobrze i chciałabym, żeby było dobrze, to na pewno na dłużej tam zostanę, a jeśli będzie źle, to zawsze mogę wrócić, ale na pewno nie chcę żałować, że nie zrobiłam tego kroku do przodu. Czyli bezczelnie zapytam, możemy pisać o akredytację do ciebie, żebyśmy odwiedzili cię w Niemczech? Zapraszam, ja wszystkich zapraszam bardzo chętnie. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dorota, kolejny świetny mecz w twoim wykonaniu. Jak opiszesz swoimi słowami twój występ ogólnie w dzisiejszym meczu i w ogóle na rundę wiosenną? Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to przede wszystkim cieszę się, że są 3 punkty. Ja myślę pod tym względem takim zespołowym, że gdzieś tam te założenia, które mamy przed meczem jako drużyna, to je realizujemy, a jakieś tam indywidualnie zawsze chcę pomóc drużynie, zawsze chcę dać z siebie jak najwięcej i cieszę się, że tak jest, natomiast wiem, że jeszcze stać mnie na więcej i że mogę zawsze to pokazać, także powiedzmy pokornie do tego podchodzę. Czy swoją postawą dzisiaj po raz kolejny wysłałaś sygnał do trenera Patalon, że powinna mieć ból głowy w obsadzeniu pozycji, na której ty grasz? W meczu staram się dać siebie jak najwięcej, koncentruję się na tym, jakie mam cele, nie chcę, przede wszystkim chcę sobie udowadniać, przepraszam, proszę nie przerywać, chcę sobie udowadniać to, na ile mnie stać, to jaką jestem zawodniczką i jeżeli będę konsekwentnie pracować, to na pewno te sukcesy, te powołania przyjdą, także jestem cierpliwa i w każdym meczu staram się udowadniać to, na co zasługuję, także jestem optymistycznej myśli, że będę pracować i cierpliwie czekać. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani kapitan, wykonane zadanie, Lokomotywa się nie zatrzymuje. Łódź wam dzisiaj pokrzyżowała plany, aczkolwiek wygląda to bardzo obiecująco. Myślę, że tak, natomiast nikt nie krzyżuje nam planów. My cały czas patrzymy na siebie i to jest dla nas najważniejsze, żeby w każdym spotkaniu dopisywać 3 punkty. Nie chcemy tutaj być uzależniony, broń Boże, od żadnej drużyny. My znamy siłę swoją i mówię, w tych ostatnich końcówce chcemy w każdym meczu zdobyć 3 punkty. To jest priorytetem. Ania, muszę dodać to pytanie. Co będzie w przyszłym roku? W przyszłym roku? Na razie musi być zakończenie sezonu i potem myślę, że zasłużony urlop, ale co będzie później, to nie mogę na razie zdradzić. Ania, gratuluję dobrego występu, zwycięstwa. Dziękuję ci uprzejmie. Dzięki.